Redakcja kontakt z autorem. Roger Federer, Michael Jordan, Marcel Hirscher, Tiger Woods, Jaromir Jagr i Kamil Stoch. W niektórych dyscyplinach są sportowcy, którzy swoich rywali prześcigają o galaktykę? Nie tylko obecnych przeciwników, ale i tych w przeszłości, można przeczytać na wstępie. Dziennikarze austriackiej gazety twierdzą, że Stoch jest w Polsce bardziej popularny od kapitana piłkarskiej reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Podziwiają go za ambicje i sumienność. Jego zwycięstwa, zachowania i wyczyny pozostaną na zawsze w historii światowego sportu, ocenił dziennikarz i nazwał Stocha killerem z Zakopanego. Presse Akademia Medyczna Sontag zwraca jednak uwagę także na konflikt interesów trenera Stefana Horngachera i żony Stocha, Ewy. Partnerka życiowa podwójnego mistrza olimpijskiego jest także jego menedżerem. Często zatem dochodzi do konfliktów interesów. Jako specjalistka od PR doskonale wie, jak ważne są występy w mediach, pokazywanie się na czerwonym dywanie, udział w akcjach promocyjnych. Z kolei trener Horngacher najchętniej nie puszczałby swoich podopiecznych nigdzie. Dla niego najważniejszy jest odpoczynek, cisza i spokój. Nic dziwnego, że interesy najważniejszych osób w życiu Stocha czasami się ścierają, napisano. Dziennik wyliczył, że z samych kontraktów reklamowych Stoch może zarabiać rocznie ok. miliona euro, a to w świecie skoków narciarskich gigantyczna kwota. Zwraca jednak także uwagę, że wartość takiego zawodnika jest znacznie wyższa. Czytaj również, Polacy kochają swojego mistrza. Internauci o zwycięstwie Kamila Stocha. Portal stol.itona w związku z historycznym osiągnięciem Stocha w turnieju czterech skoczni zwrócił uwagę na co innego. Oczywiście znowu żywe stają się wspomnienia o Adamie Małyszu, który był dominatorem na początku XXI wieku. Ówczesna małyszomania spowodowała wówczas w Polsce wybuch zainteresowania skokami narciarskimi. Słynny wąs stał się hitem od Warszawy do Krakowa. Teraz Stoch osiąga jeszcze lepsze wyniki, ale o TZW. Stochomani nikt nie mówi, podkreślono. Autor nie zastanawiał się, który z tych dwóch polskich skoczków sportowo osiągnął więcej, ale zauważył, że zainteresowanie Stochem jest mniejsze niż wówczas Małyszem. Bo skoki narciarskie teraz mają trudniej niż jeszcze 15 lat temu. Czemu? Gdy Małysz był na topie, to piłkarska reprezentacja Polski nie odnosiła sukcesów. Orzeł z Wisły był dominatorem i największym sportowym bohaterem kraju. Teraz biało-czerwoni piłkarze zapewnili sobie udział w Mistrzostwach Świata i mówi się o tym, że mogą sprawić w Rosji niespodziankę? Ale mimo wszystko tak niszowy sport, jakim są skoki narciarskie, dociera do mas. To imponujące, analizował. O życiu prywatnym skoczka z zębu napisał portal RP Online. Jego sukcesy są historyczne. Ma na wieki miejsce we wszystkich książkach. Stoch sportowiec to jednak całkowicie inna osoba niż Stoch prywatnie. Znamy go ze skoczni jako zawodnika kompletnego. Doskonale zorganizowany, skoncentrowany na najważniejszym. Ma niezwykle silne odbicie, stabilny lot i potrafi nawet przy niezwykłych odległościach wylądować telemarkiem. W domu jest często.